Witam serdecznie w następnym wideo poradniku, w którym pokażę, w jaki sposób współpracować przez kilka osób na jednym modelu centralnym w rewicie. W ostatnich wideo poradnikach pokazywałem, w jaki sposób stworzyć model centralny, w jaki sposób do niego łączyć się i tworzyć model lokalny, następnie jak tworzyć zadania i jak organizować przeglądarkę projektu, tak aby praca szła sprawnie i przyjemnie. Zapraszam serdecznie Wojciech Ciepłucha. Pierwszym krokiem do współpracy jest otworzenie. Na innym komputerze pracuje mój współpracownik. W tym momencie przechodzę do odpowiedniej ścieżki z plikami, szukam modelu centralnego, na którym chcę. Modelować. Znalazłem mój model centralny, muzeum centralny. Następnie upewniam się, że jest włączony utwórz nowy lokalny. Otwieram plik, nadpisuję ostatnią kopię modelu lokalnego na moim komputerze i przechodzę do przeglądarki projektu. Upewniam się, że mam włączony i aktywny mój rzut oraz mój widok 3D, na którym będę modelował. Zakładkę z innym współpracownikiem mogę zminimalizować tak, aby nie przeszkadzała mi w pracy, i także upewniam się, że moje zadanie jest włączone na zadanie WC. W tym momencie mogę oglądać model, który wcześniej stworzyłem. Jeśli synchronizuję moją pracę na modelu, powinny się pojawić zmiany, które stworzył użytkownik pracujący na innym komputerze. Spróbujmy kliknąć synchronizuj z plikiem głównym. Klikam następnie. OK. I naszym oczom pojawił się obiekt, który narysował inny użytkownik. Jak to sprawdzić? Klikam sobie na dany element i ten element jest na zadaniu MM. Zobaczmy, jak pracował użytkownik MM. Pierwszą czynnością jest przejście do plik, następnie do opcji i zmiana nazwy użytkownika na MM w zakładce Ogólne. Po zmianie nazwy użytkownika akceptujemy zmiany. Przechodzimy do plik, otwórz, szukamy naszego modelu centralnego, upewniamy się, że jest utwórz nowy lokalny i otwieramy. Nadpisujemy istniejącą kopię modelu lokalnego i użytkownik, inny, który ze mną współpracuje, zmienia warstwę, na której będzie pracował, zmienia zadanie, na którym będzie pracował, następnie upewnia się, że jest. W swoich widokach, czyli jest w widokach MM, i następnie przechodzi do poziomu 0, tworzy ściany, ścianę nośną, od poziomu 0 na wysokość do poziomu drugiego, Tworzy łańcuch ścian, fragmentu, który jest wybrany przez BIM koordynatora. Ważne jest wcześniej porozumieć się z innymi osobami, które współpracują, za jakie elementy odpowiadają. Upewnia się, że dany element jest na jego zadaniu. Sprawdza inne elementy, inne elementy są na zadaniu jeden. Ktoś inny zespołu je stworzył i przechodzi do zakładki współpracuj, zadania. Następnie żadne zadanie jest z wyłączonym dostępne do edycji. Przechodzi do zakładki współpracuj, synchronizuj. Synchronizuje model z modelem centralnym i w ten sposób. Kończy pracę. Upewnia się, że elementy wszystkie, które stworzył już nie są przez niego edytowane, tak żeby inni użytkownicy mogli je zmieniać. Nie jest przez nikogo edytowany, więc potem jak ja zacznę go edytować, nie muszę umieszczać żądania, nie muszę prosić innej osoby, żebym go mógł zmienić. Po prostu tymczasowo jestem edytorem tego elementu. Pojawia się to w tym miejscu i mogę też przejść do zakładki współpracuj. I pod zadaniami mogę zobaczyć, że w zadaniu MM jest taki element, którego wypożyczającym jest ten drugi użytkownik, w tym wypadku ja, czyli coś zostało stworzone na zadaniu MM przez osobę MM, i następnie wypożyczającym jest ta osoba druga, która pozwoliła sobie coś w tym projekcie zmienić, w tych elementach, które inny użytkownik stworzył. Akceptuję te zmiany, wydaje mi się, że są ok. I synchronizuję je z plikiem głównym. I teraz te zmiany, które tutaj wprowadziłem i je synchronizuję, powinien zobaczyć drugi użytkownik. Drugi użytkownik, jeśli się synchronizuje, zobaczy model w tej postaci, w której ja go tutaj widzę. To, co jeszcze chciałbym tutaj pokazać, to jest przeglądarka zadań i legend dotyczących właścicieli. Jeśli przejdę w tym miejscu, mogę pokolorować mój widok. Ze względu na zadania, czyli elementy na czerwono będą do jednego zadania na fioletowo do innego, aby się dowiedzieć, należy przejść do legendy tych zadań. I w tym miejscu jest legenda, czyli zadania umieszczone na elementy umieszczone na zadaniu MM są na czerwono, elementy umieszczone na zadaniu tym pierwszym domyślnym są na fioletowo. Mogę na przykład taki element przerzucić na inne zadanie, na przykład na zadanie WC. I w tym momencie zmienił się kolor tego zadania. Każdy element można pomiędzy zadaniami przesuwać i w ten sposób układać pracę. Jeśli jestem gotowy, mogę jeszcze dorysować na przykład kilka ścian i zsynchronizować moje zmiany. W tym momencie wszystkie te nowo utworzone elementy są tworzone na aktywnym zadaniu, czyli tak zwanym zadaniu WC. To jest ta moja warstwa, moje zadanie, na którym tworzę każdy element i uważam na to, żeby zawsze korzystać z moich widoków, ponieważ jeśli będę korzystał z widoków innego użytkownika, mogę przypadkowo mu zmienić lub nadpisać widoczności, zmienić skalę, a nie chcielibyśmy zmieniać innym osobom widoków i to w jaki sposób pracują na modelu. Serdecznie dziękuję, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, kliknięcia łapki w górę i do zobaczenia w następnym wideo poradniku.